Zatytułowałam to swoje wystąpienie dzisiejsze Czy wszyscy jesteśmy autystyczni? Myślę, że wielu osobom, które z autyzmem stykają się bardzo rzadko i być może właściwie tylko wtedy, gdy jakieś kampanie społeczne są organizowane i kiedy wszyscy słyszymy, że jest masa na autyzm albo bombki dla autyzmu, to może wydawać się nadmiernie prowokacyjne albo takie w ogóle trochę bez sensu. No bo niby dlaczego mielibyśmy wszyscy być autystyczni? Przecież wiadomo, że autyzm to jest zaburzenie, poważne zaburzenie rozwoju, cała kategoria poważnych zaburzeń, które się wiążą z dużymi ograniczeniami możliwości człowieka. A jednak chcę Państwa zapewnić, że w nauce trwa debata wokół tego, czy przypadkiem nie należy o autyzmie i o wielu innych jeszcze problemach o takim neurorozwojowym charakterze myśleć właśnie w kategoriach niepewnych kategorialnych zaburzeń, które człowiek ma albo nie ma. Czyli albo jesteśmy zdrowi, albo jesteśmy chorzy, albo mamy zaburzenie rozwoju, albo go nie mamy i rozwijamy się prawidłowo, ale bardziej w kategoriach pewnych dymensji, pewnych wymiarów, pewnych cech, które u wielu z nas występują, które występują u osób w ogólnej populacji, tych, które w ogóle nie dostaną nigdy w życiu diagnozy autyzmu i które są czasem bardziej, czasem mniej nasilone, w jakimś momencie przekraczają taki poziom tego nasilenia, że utrudniają człowiekowi przystosowanie i sprawiają, że potrzebuje on pomocy. I tak bardzo często myślimy dzisiaj o autyzmie. Ja będę chciała Państwu opowiedzieć kilka rzeczy dotyczących takich bardzo podstawowych różnych informacji, ale także, żeby Państwu powiedzieć o tym, jak te cechy autystyczne w populacji ogólnej mogą wyglądać i czy rzeczywiście w każdym z nas może być trochę także osoby z autyzmem. Ja tutaj może też zacznę od slajdu pierwszego, który za chwilę mam nadzieję, że Państwo zobaczycie. Tak się złożyło, że kiedy od Pani Profesor dostałam zaproszenie od Państwa do udziału w kawiarni, to akurat w Polsce było głośno, zresztą nie tylko w Polsce, w wielu krajach, myślę na świecie, w internecie można było przeczytać mnóstwo informacji o tym, że Władimir Putin, no jedna ze znanych bardzo postaci, podejrzewana jest o to, że być może ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Nie wiem, czy Państwo się zetknęliście z tą informacją. Moi znajomi, którzy wiedzieli o tym, że zajmuje się autyzmem, naprzysyłali mi mnóstwo od razu informacji, że czy to czytałam, bo w internecie jest taka sensacja. W 2008 roku podobno takie badania prowadzone w Pentagonie, badania, które polegały na tym, że analizowano mimikę, analizowano pracę twarzy Putina w różnych wystąpieniach, miały wskazywać na to, że jest ona taka nietypowa, że może być właśnie bliska gdzieś jakimś neurologicznym zaburzeniom i że w gruncie rzeczy być może można powiedzieć o tym, że cierpi on na zaburzenie ze spektrum autyzmu zwane zespołem Aspergera. Ta nazwa z pewnością wielu z Państwa jest znajoma, zresztą też za chwileczkę jeszcze o tym będziemy rozmawiać. No ja muszę przyznać, że kiedy usłyszałam o tym, bardzo się zmartwiłam i no nie tylko dlatego, że nie ma żadnych podstaw, żeby taką no nawet, nie wiem, jakąś wstępną, ogólną diagnozę formułować i wiele rzeczy bardzo się nie zgadza, jeżeli chodzi o to, czym w rzeczywistości jest autyzm, ale także dlatego, że myślę, że tego rodzaju informacje bardzo źle robią, jeżeli chodzi o to, jak autyzm jest postrzegany. Jest to no, jakieś znowu dokładanie czegoś do pewnego stereotypu, który w gruncie rzeczy szkodzi osobom z autyzmem, a nie im pomaga. Wiedza o autyzmie to wiedza, która zaczęła być rozwijana w 1943 roku. Taka jest historia tego zaburzenia, naszej wiedzy o autyzmie. Wówczas to amerykański psychiatra Leo Kanner opisał grupę 11 dzieci, które według niego przejawiały takie bardzo charakterystyczne cechy w funkcjonowaniu społecznym, a taką główną charakterystyką tych dzieci według Kanera było to, że były one, jak on to opisał, zamknięte we własnym świecie, izolujące się od innych ludzi, nie szukające ten kontaktu, mające taką tendencję do tego, żeby preferować samotność, żeby czuć się najlepiej wtedy, kiedy jest się samemu. Kanner zwracał uwagę na to, że te osoby mają bardzo dobry potencjał intelektualny, bo on tak rozumiał fakt, że u większości dzieci, które badał, nie występowały żadne no, w tamtym momencie możliwe do zdiagnozowania zaburzenia neurologiczne, takie bardzo widoczne, a także zauważył, że mają one pewne charakterystyczne, niektóre, nie wszystkie, ale wiele z nich ma pewne zdolności, zainteresowania, ogromny poziom wiedzy, bądź też jakieś umiejętności w jakimś obszarze zupełnie nietypowe, często ponadprzeciętne. No i to sprawiło, że przypuszczał, że osoby z autyzmem mogą charakteryzować się bardzo wysokim poziomem funkcjonowania intelektualnego. Zwracał też uwagę, że autyzm
to coś, co ogranicza w sposób ogromny możliwość budowania relacji emocjonalnych, że tak naprawdę jednym z głównych charakterystycznych elementów jest to, że osoby z autyzmem nie są zdolne do tworzenia bliskich więzi z innymi ludźmi. To w czasach Kanera, 1943 rok i potem przez bardzo, bardzo wiele lat tak traktowano autyzm, tak go widziano, tak go definiowano, tak o tych osobach myślano, chociaż coraz więcej było różnych danych pokazujących, że jest to bardzo jednostronny punkt widzenia, niezależnie od tego, że w wielu swoich obszarach jednak słuszne i wiele z tych wstępnych stwierdzeń Kanera do dzisiaj przetrwało w różnych pracach dotyczących autyzmu, także w kryteriach diagnostycznych, ale zaczęto zwracać uwagę na to, że przede wszystkim populacja osób, które pasują do tego opisu, jest ogromnie wewnętrznie zróżnicowana i to jest rzeczywiście wielki problem, z którym my dzisiaj się także stykamy i borykamy, jeżeli chodzi o diagnozowanie autyzmu. Wówczas było to w 1979 roku taka przełomowa praca wybitnej brytyjskiej psychiatry Lorny Wing, zresztą matki osoby z autyzmem, dorosłej w tej chwili kobiety. Praca polegająca na tym, że dzieci w wieku szkolnym, bardzo dużą grupę dzieci brytyjskich zbadano właśnie pod kątem cech charakterystycznych dla autyzmu i wyodrębniono taką grupę, która spełniała wszystkie kryteria diagnostyczne, ale stwierdzono, że ta grupa jest, o świetnie, mamy już, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj to wyżej, tak? Dobrze. Bo ja jakiś taki pogłos słyszę, nie wiem, czy Państwo też, tak, nie? Nie przeszkadza nic teraz? Aha. No to jest właśnie ten pierwszy slajd, tak, o którym wspomniałam. O Kanerze już też mówiłam, a teraz badanie Lorny Wing i Judith Gould. One wyodrębniły wśród osób z autyzmem trzy podgrupy, bo stwierdziły, że można mówić o tym, że w ramach tej bardzo zróżnicowanej populacji osób z autyzmem tak naprawdę pewne podgrupy przejawiają troszkę bardziej jednorodny sposób funkcjonowania. I teraz posłuchajcie Państwo, bo to też żadna nowinka, no 79 rok, ale jednak stało się to przyczyną rozpoczęcia pewnego sposobu myślenia o autyzmie, który do dzisiaj jest bardzo popularny i nawet myślę, że coraz bardziej. Zwróciłam uwagę na to, że takie trzy podtypy można wyodrębnić, nie chcę, żebyśmy się przywiązywali do tego, że trzy, potem było wiele różnych typologii, klasyfikacji, być może tych podtypów jest więcej. Tutaj mamy tak, ten pierwszy z lewej rysunek osoby z autyzmem jako takie osoby pełne rezerwy, dystansowe, właśnie zamknięte we własnym świecie, nie szukające kontaktu z innymi ludźmi, mające wielkie trudności z nawiązaniem tego kontaktu, z podtrzymaniem go, jeśli ktoś im go oferuje, ale też największa grupa, największa procentowa grupa, przynajmniej w tamtym czasie, kiedy te badania robiono, na pewno tak. W środku mamy grupę osób takich biernych, pasywnych, z którymi kontakt jest możliwy, ale którego nie szukają, którego nie inicjują, które nie przejawiają takiej no, spontanicznej tendencji do tego, żeby po prostu dzielić się z innymi ludźmi, dzielić się emocjami, przeżyciami, myślami, no, tym wszystkim, czym my się dzielimy w toku takich zwykłych, codziennych sytuacji. I trzecia grupa, najmniej w tamtym czasie się kojarząca z autyzmem, a obecnie kojarząca się z nim coraz mocniej. Osoby, tak zwane osoby aktywne, specyficzne. Specyficzne w tym znaczeniu, że szukające kontaktu z innymi ludźmi, dążące do tego, żeby tworzyć jakiś rodzaj relacji, żeby wchodzić w jakiś kontakt, ale czyniące to w sposób specyficzny, na przykład dominujące ten kontakt, na przykład zadające masę pytań na tematy, które te osoby interesują, a niekoniecznie interesują rozmówcę, na przykład monologujące na temat swoich zainteresowań. Zainteresowania mogą być przeróżne i w przypadku osób z autyzmem bardzo często bardzo rozbudowane i określa się je tak w różnych kryteriach diagnostycznych uporczywe, takie, z którymi no, trudno się rozstać. Jeżeli człowiek się czymś zajmuje, czymś się pasjonuje, czymś się zafascynuje, to często to zaczyna zupełnie dominować jego aktywność poznawczą i staje się najważniejszą rzeczą w życiu. Począwszy od tej pracy, zaczęto mówić o autystycznym spektrum zaburzeń. To w tej chwili jest dominujący sposób myślenia o autyzmie, kiedy mówi się o tym, że nie jest to jedno wąsko zdefiniowane zaburzenie, a jest to całe spektrum różnych trudności. Zresztą pojawiło się takie określenie w nauce również, że mówi się nie o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, a o stanach ze spektrum autyzmu, żeby właśnie ten taki od razu sugerujący
jakiś patologiczny rys funkcjonowania osoby z autyzmem termin troszeczkę zmniejszyć. Mówi się o tych stanach, aczkolwiek to nie jest dominujący trend. Nadal używa się określenia autystyczne spektrum zaburzeń. Autystyczne spektrum zaburzeń jako cała masa zaburzeń, które charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami, o których Państwu za chwilę opowiem, ale jeszcze może jedno bardzo ważne. My ciągle o autyzmie myślimy w kategoriach pewnych wskaźników behawioralnych, czyli po prostu tego, co w zachowaniu możemy zaobserwować. Innymi słowy, jeżeli dziecko czy starsza osoba, bo autyzm przecież może być diagnozowany także u osoby starszej, nie tylko w dzieciństwie, chociaż jest zaburzeniem, które występuje od bardzo wczesnego rozwoju, ale diagnoza nie musi mieć miejsca wtedy. W trakcie diagnozy obserwowane jest zachowanie i to zachowanie jest jedynym tak naprawdę w tej chwili źródłem naszej wiedzy o tym, że rozwój jest nieprawidłowy. Innymi słowy, nie ma testu genetycznego, nie wiem, biochemicznego, jakiegokolwiek innego, biologicznego, biomedycznego, no jakiegokolwiek wskaźnika, który byłby rzetelny, trafny, pozwalał się zmierzyć właśnie, jeżeli chodzi o tamte dyscypliny nauki i pokazał, że człowiek cierpi na autyzm. Niczego takiego nie ma. I tu od razu chcę Państwu też podkreślić to właśnie, że w związku z tym ta diagnoza bywa często obarczona bardzo dużym ryzykiem niepewności, wymaga potwierdzenia, bo jest to diagnoza oparta na zachowaniu, obserwacji zachowania, a zachowanie zależy od otoczenia, zależy od kontekstu, zależy od mnóstwa różnych czynników i w bardzo różny sposób może być interpretowany, więc ta przestrzeń dla błędu niestety jest tutaj ciągle całkiem spora. No i teraz co to właściwie są te zaburzenia ze spektrum autyzmu? Zgodnie z tym, jak one są współcześnie definiowane, są to zaburzenia neurorozwojowe, czyli bardzo ściśle połączone z przebiegiem rozwoju układu nerwowego, z przebiegiem rozwoju mózgu człowieka i z funkcjonowaniem później mózgu. I zaburzenia, które charakteryzują się takimi trzema obszarami problemów. Ciągle trzema, jeżeli chodzi o to, jak autyzm jest diagnozowany i rozpoznawany, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu w naszej części świata, to znaczy w Europie, ale także we wszystkich tych krajach, w których obowiązuje klasyfikacja ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia. I wtedy mówimy o triadzie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ja to podkreślam, bo za chwilę Państwu opowiem troszkę o tym, jak to od pewnego niedawnego czasu jest w Stanach Zjednoczonych. Te zmiany u nas też nastąpią, one mają swoje znaczenie. Ta triada charakterystyczna dla autyzmu to jest tak. Po pierwsze trudności w tworzeniu relacji społecznych, czyli takim nawiązywaniu kontaktu, podtrzymywaniu kontaktu, takich zwykłych właśnie relacjach z innymi osobami opartych na wzajemności. Po drugie trudności w komunikowaniu się, werbalnym, niewerbalnym, zaraz jeszcze o tym chwilkę coś powiem. I trzeci obszar, ograniczone wzorce zachowania, zainteresowań, aktywności, to znaczy taka tendencja do powtarzalnego zachowania, powtarzającego się, no można by powiedzieć, takiego trochę czasem pozbawionego fantazji, wyobraźni, ciągle takiego samego, w pewnych sytuacjach niezmiennego, takiego przywiązania do tego, że wszystko się będzie w stały sposób działo. I teraz popatrzcie Państwo, to co tutaj jest narysowane, to zmiana, która nastąpiła w sposobie rozumienia autyzmu, w znaczeniu pokazania, co jest najważniejsze w nim właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tam obowiązuje inny system klasyfikacji, on się nazywa DSM. Piąta wersja ukazała się w 2013 roku, więc stosunkowo niedawno. Wszystko wskazuje na to, że ICD, kolejna wersja, będzie wyglądała podobnie, więc warto o tym powiedzieć, czyli u nas też będziemy tak rozumieli autyzm. On to jest dość podobne, ale troszeczkę inaczej. Tutaj zwraca się uwagę na to, że właściwie można mówić o dwóch obszarach, w których to funkcjonowanie człowieka odbiega od takiego typowego. Pierwszy, wiąże się z kontaktami społecznymi i komunikowaniem w tych kontaktach, czyli te dwa elementy triady zostały połączone w jeden. To ma swoje konsekwencje z punktu widzenia tego, jak jest diagnozowane dziecko, ile tych kryteriów musi spełnić, jakie one konkretnie powinny być. I tu zobaczcie Państwo, są takie wypisane trzy rzeczy. Jeżeli się Państwo im przyjrzycie, to myślę, że łatwo będzie zrozumieć, że tak naprawdę wiele osób może spełniać kryteria diagnostyczne autyzmu, bo co my tutaj po kolei mamy? Trudności czy odmienność w reagowaniu na bodźce społeczne, no czyli w tym, jak odbieramy zachowania innych ludzi, czy jesteśmy wystarczająco wrażliwi na sygnały, które płyną od tych ludzi, żeby zrozumieć, co się z nimi dzieje, czy potrafimy się adekwatnie do tego zachować. To jest ten pierwszy wymiar. Kolejny dotyczy komunikowania, ale już tylko niewerbalnego, czyli czy potrafimy odczytać mowę ciała, czy sami zachowujemy się tak, że to, co się z nami dzieje, jest czytelne.
czytelne dla naszych rozmówców. To jest znowu bardzo ważna rzecz, bo w naszym polskim systemie my ciągle diagnozujemy osoby z autyzmem, szukając w dużej mierze trudności w porozumiewaniu się werbalnym, bo tak kryteria są sformułowane, jeżeli chodzi o ICD-10. A tutaj zwraca się uwagę na to, że tak naprawdę mniej ważne jest to, czy ktoś mówi, czy nie mówi, czy mówi bardzo dobrze, bardzo płynnie, czy też nie, czy popełnia błędy takie czy inne, bo to może wskazywać na różne inne trudności, problemy tego człowieka w rozwoju językowym, właśnie w rozwoju mowy. Natomiast ważne jest, czy potrafi czytać mowę ciała i czy sam w sensie takiego niewerbalnego przekazu rozwija się typowo. Także zwracam Państwa uwagę na to, bo to wydaje się też istotne. No i trzeci element, nawiązywanie relacji stosownie do wieku, w sposób odpowiedni do wieku. No czego innego oczekujemy od dwulatka w tym zakresie, prawda, jeżeli chodzi o relacje z rówieśnikami, czego innego od dziecka w wieku przedszkolnym, jeszcze czego innego od dziecka w wieku szkolnym i tak dalej, i tak dalej. I to adekwatnie do tych etapów rozwoju. Te oczekiwania w procesie diagnozy są oczywiście rozumiane, ale to, co jest taką cechą bardzo ważną, charakterystyczną, to to, że osoby z autyzmem zazwyczaj, to zwłaszcza jeżeli mówimy o dzieciach, mają trudności w relacjach ze swoimi rówieśnikami. To w przypadku dzieci uważa się za bardzo ważny element ich funkcjonowania. Często dziecku z autyzmem łatwiej jest z dorosłym, który jest taki, no nierzadko bardziej czytelny, bardziej dyrektywny, bardziej taki jasno wskazujący, czego dziecko oczekuje, podczas kiedy rówieśnicy bywają szczególnie trudni i wtedy te trudności dziecka się ujawniają. I drugi obszar, specyficzne zachowania, zachowania ograniczone, takie właśnie skłonności do przestrzegania pewnych schematów, pewnych rutyn, do nietypowego posługiwania się przedmiotami, ale również bardzo wąskie, uporczywe zainteresowania, o których tutaj już wcześniej wspominałam. Czy ten ostatni punkt na dole, który się znalazł, nadaktywność, wrażliwość sensoryczna, nietypowa wrażliwość sensoryczna, to wszystko tym z Państwa, którzy mają kontakt z osobami z autyzmem, myślę, bardzo blisko i bardzo znajomo brzmi, bo rzeczywiście ujęto tutaj takie najważniejsze, najbardziej charakterystyczne dla tych osób problemy. Przyjrzymy się temu, co się zmienia w tym sposobie rozumienia autyzmu, no to zobaczymy na przykład to, że zupełnie inaczej teraz myślimy o tym, co to znaczy, że człowiek ma trudności w relacjach społecznych. Kanner uważał, że dzieci z autyzmem dążą do samotności i że tak naprawdę najlepiej się czują wtedy, kiedy są same. Preferują taki stan, a wtedy, kiedy są z innymi ludźmi, to wiąże się z tym dla nich bardzo dużo dyskomfortu i oczywiście takie osoby wśród osób z autyzmem możemy znaleźć. To nie ulega wątpliwości, że wcale nie jest tak, że nie jest to prawdziwy obraz w stosunku do niektórych z nich, ale z większości współczesnych badań wynika, że większość osób z autyzmem, te, od których możemy się dowiedzieć tego, co przeżywają, co czują, do czego dążą, w tej chwili można znaleźć bardzo wiele wypowiedzi osób z autyzmem, na przykład na różnego rodzaju forach internetowych. Są różne grupy, gdzie ci ludzie wymieniają się swoimi poglądami, mówią o swoich problemach i trudnościach, o swoich radościach i to jest bardzo cenne źródło informacji. Zresztą okazuje się, że dla wielu osób z autyzmem, znowu nie wszystkich, ale dla wielu osób z autyzmem, taka forma komunikowania z innymi, za pośrednictwem urządzenia, gdzie nie trzeba być w bliskim kontakcie, gdzie nie trzeba być narażonym na to, że, no, że możemy nie zrozumieć tego, co ta mowa ciała tej drugiej osoby wyraża na przykład, prawda, i narazić się na jakieś napięcie, które w relacji powstanie, że taki sposób komunikowania jest im szczególnie bliski. Z tych badań wynika, że bardzo wiele osób z autyzmem bardzo pragnie relacji towarzyskich, tego, żeby posiadać kolegów, żeby mieć przyjaciół, żeby mieć bliski związek o takim romantycznym charakterze. Także wiele z nich o tym marzy. No nie wszyscy, ale tak jak my wszyscy jesteśmy różni, tak różne są osoby z autyzmem. Nieprawdą jest natomiast to, że cała ta sfera tworzenia więzi emocjonalnych jest tak bardzo zaburzona, że możemy powiedzieć o tym, że brakuje w ogóle dążenia do tego, żeby tego typu relacje tworzyć. O tym wiadomo już z całą pewnością, że tak to nie wygląda. I proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do takich wczesnych symptomów, które mogą nas niepokoić, jeżeli chodzi o małe dzieci, ale jeszcze najpierw pozwólcie Państwo, że kilka słów na temat tego, jak częste jest to zjawisko. Jest to
ogromnie niepokojące, co badania epidemiologiczne nam pokazują, bo jeżeli przyjrzymy się temu, że dzisiaj podaje się w Stanach Zjednoczonych, no w 2014 to są takie najwyższy wskaźnik, który znam, ale też najczęściej podawany. We wszystkich badaniach naukowych w tej chwili się odwołujemy do tych danych CDC, które pokazują, że 1 na 68 osób ma mieć zaburzenia ze spektrum autyzmu. W czasach Kanera badań epidemiologicznych nie robiono, znaczy w czasach Kanera to źle powiedziałam, w tym 43 roku, bo już na początku lat 50. XX wieku takie badania były i one pokazywały wówczas, że jest to mniej niż 1 na 10 tysięcy osób. Więc to jest wzrost jakiś w ogóle katastrofalny. Z czego on może wynikać, to o tym za chwilę, ale najpierw jeszcze tutaj Państwu powiem, że ta informacja 1 na 68 wydaje się jednak taka bardzo, 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 jest to wysoki wskaźnik i często możecie Państwo znaleźć wskaźnik, który jest uważany za bardzo bezpieczny, 1 na 100 osób, nadal bardzo dużo, prawda? Łatwiej wyliczyć natomiast wtedy, jaka byłaby to grupa, chociażby, nie wiem, biorąc pod uwagę taką społeczność gdzieś, jakąś lokalną, tak, która ma jest jakiejś określonej wielkości i oszacować, ile wśród nas jest zamieszkujących jakiś obszar osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Skąd ten wzrost wielki? Ja tutaj wypisałam tylko kilka możliwości, one w ogóle nie wyczerpują całej długiej listy. Na pewno jest tak, że ten wzrost się wiąże z tym, że ludzie coraz więcej wiedzą o autyzmie. Może najpierw zacznijmy od tego, że coraz więcej jest placówek wyspecjalizowanych w diagnozie, coraz więcej jest diagnostów, którzy tę diagnozę formułują, coraz więcej wiedzą na ten temat lekarze, czyli oni rozpoznają autyzm u dzieci, a ponieważ badania epidemiologiczne wyglądają często w ten sposób, że dane są zbierane także od tych placówek, to oczywiście ten wskaźnik automatycznie zaczyna być wyższy. W Stanach Zjednoczonych jest to tak, że w całej populacji tych ośmiolatków sprawdza się, ile dzieci w swojej takiej medycznej kartotece, no w tej chwili wszystko skomputeryzowane, więc to łatwo, ma hasła, które pozwalają powiedzieć, że te dzieci mogłyby mieć diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. O, taki jest sposób myślenia, więc jeżeli lekarz jest wyczulony na to, co dzieje się w kontakcie, prawda, co się dzieje w rozwoju człowieka, jeśli chodzi o dziecka, jeśli chodzi o tę sferę takiego społecznego funkcjonowania, to oczywiście będzie takich dzieci pewnie kierował do diagnozy więcej niż ktoś, kto na ten temat wie mało. Więc to jest jeden z powodów. Rodzice wiedzą dużo więcej, coraz więcej rodziców bardzo małych dzieci zgłasza się do specjalistów, żeby sprawdzić, czy rozwój społeczny przebiega dobrze. Na pewno jest też jakąś przyczyną tendencja specjalistów do tego, żeby takie rozpoznanie stawiać. I to może brzmieć dla Państwa niejasno, a sprawa jest bardzo prosta i dotyczy Polski w równym stopniu, jak wielu różnych innych krajów na świecie. Co pewien czas, jak Państwo być może wiecie, różne systemy edukacyjne wprowadzają takie regulacje, w których pewna grupa uczniów może dostać jakąś szczególną pomoc. To jest związane z dotacjami, z subwencją oświatową, tak, na pewne zajęcia, które te dzieci mogą mieć, żeby wyrównać ich szanse i tak dalej. No i się okazuje, że jeżeli zostaje wprowadzona taka regulacja w odniesieniu do zaburzeń ze spektrum autyzmu, to natychmiast więcej dzieci w kolejnym roku już dostaje diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, bo bywa to jedyna dla nich szansa, żeby móc otrzymać wsparcie dla swojego rozwoju. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że to są dzieci, które nie potrzebują wsparcia. One potrzebują, ale niekoniecznie mają zaburzenie ze spektrum autyzmu. To trochę tak na marginesie, no smutny taki fakt, zdarza się, że dzieci, które mają ADHD dostają diagnozę dysleksji, która jest no kompletnie inną diagnozą i kompletnie inny problem. Dlatego, że jeśli się ma diagnozę ADHD, to się nie ma żadnej pomocy z tego wynikającej, a jak się ma diagnozę dysleksji, to chociażby można dłużej pisać egzaminy, klasówki, prawda, dostaje się wsparcie tego rodzaju. No to jest patologia systemu, niestety, ale my też mamy z nią do czynienia i strasznie trudna do zwalczenia okazuje się. Jeżeli chodzi o ten ostatni czynnik, który tutaj może jeszcze o dwóch nie wspomniałam, o zmianie kryteriów diagnostycznych, no to powiem Państwu tylko tyle, że Kanner spostrzegał autyzm jako takie wąsko określone zaburzenie, jednostkę chorobową o takich bardzo ścisłych granicach. W tej chwili, jak Państwo zobaczyliście przed momentem, jak mówimy o tym, jak w DSM-5 jest autyzm definiowany, jakie kryteria są tam podane, to chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że to są bardzo szeroko ustawione granice i że tu rzeczywiście bardzo wiele osób może spełnić te kryteria i może do tej grupy zostać zaliczonych. I ostatnie, czego
darujcie Państwo, ale nie będę tutaj rozwijać bardzo, to jest zagadnienie szalenie złożone. Ja tutaj jestem mało kompetentna, lepiej by było spotkać się z genetykiem, biochemikiem zajmującym się konkretnie tym obszarem, bo jest to pytanie o to, skąd się autyzm bierze. Pytanie o to, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z działaniem jakichś jeszcze w tej chwili nierozpoznanych czynników środowiskowych, które wchodząc w interakcje z predyspozycjami genetycznymi mogą powodować, że taki wzrost lawinowy przypadków autyzmu następuje. Bo w tej chwili dominuje pogląd, że jednak te pierwsze cztery tutaj wypisane czynniki są odpowiedzialne za ten wzrost i że właściwie trudno mówić o tym, że pojawił się jakiś nowy rodzaj czynnika, czy to genetycznego, czy właśnie jakieś uwarunkowania środowiskowe, a w tym środowisku to jest mnóstwo podejrzanych, począwszy od szczepionek, o których Państwo na pewno słyszeliście, ale poprzez różne zatrucia, kontakt z różnego rodzaju substancjami chemicznymi, działanie różnego rodzaju czynników chorobotwórczych w okresie ciąży, no mnóstwo tutaj jest hipotez, tylko hipotez, one są jakoś tam weryfikowane oczywiście, ale z całą pewnością nie jest to jeszcze taka wiedza, która by pozwalała nam powiedzieć, że ta diagnoza, że te przyczyny autyzmu zostały tutaj rozpoznane. Wiemy dzisiaj o tym, że no niewątpliwie jest to całkiem skomplikowany proces współdziałania takich czynników genetycznych i czynników środowiskowych i bardzo różne są pomysły na temat tego, no jak to się dzieje, ale na razie ta wiedza jest stanowczo niewystarczająca. I teraz proszę Państwa, jeżeli mówimy o tym, że to są takie cechy powszechnie występujące w populacji, do czego tak zmierzam powoli, ale to jeszcze chwileczkę, zanim do tego dojdziemy, to spróbujmy się przyjrzeć, co się dzieje na początku z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czym one się różnią od dzieci, które rozwijają się typowo, bo wydaje mi się, że w tym momencie możemy sobie uświadomić jednak, że no, pewne różnice między takimi cechami, które u wszystkich występują, a tym, co my uważamy za autyzm w znaczeniu pewnego zaburzenia rozwojowego, mają miejsce. Kanner uważał, już w tej swojej pierwszej pracy napisał, że autyzm prawdopodobnie jest wrodzony. I od samego początku zaczęto szukać jakichś wskaźników biologicznych, które no, by pozwalały bardzo wcześnie u tego bardzo malutkiego dziecka stwierdzić, że rzeczywiście jest ono zagrożone autyzmem. W tej chwili ciągle jedną z takich nitek, która jakoś tam jest eksplorowana w badaniach, są prace dotyczące, jest temat dotyczący dużej głowy i dużej masy mózgu, tak można byłoby powiedzieć w kontekście autyzmu. Ten temat dużej głowy zaczął się bardzo dawno, bo właśnie już Kanner, tak ciągle do niego nawiązuje, ale on miał także bardzo wiele cennych spostrzeżeń i trafnych, stwierdził, że te dzieci często mają nieproporcjonalnie dużą główkę. I nadal tak jest, że jeżeli diagnozujemy dziecko z autyzmem, małe dziecko z autyzmem, dziecko pod kątem autyzmu jest diagnozowane, to w przypadku części z tych dzieci zwraca uwagę duża główka. I wtedy jest to zawsze jakiś element dodatkowy jeszcze do wzięcia pod uwagę, chociaż nie oznacza to bynajmniej, że dziecko jest skierowane na jakieś tam badania bardziej precyzyjnie określające, jak ten jego mózg wygląda. No te badania nie zawsze są do nich takie jasne wskazania, nie zawsze one są w przypadku diagnozy autyzmu niestety przeprowadzane. W każdym razie te prace, które się po roku 2000 pojawiły, dotyczyły tego, że stwierdzono, iż u dzieci w bardzo wczesnym ich okresie rozwoju, u dzieci, u których później rozwija się autyzm, tam badano dzieci z grupy ryzyka, taką najbardziej znaną grupą ryzyka, powszechnie badaną na świecie, jest rodzeństwo dzieci z autyzmem. Wrócę jeszcze do tego, mówiąc Państwu potem o grupach ryzyka, ale w tym momencie tylko przyjmijmy to za fakt, bowiem właśnie w grupie rodzeństwa, młodszego rodzeństwa, czyli dzieci, które przyszły na świat mając już starsze rodzeństwo, u którego zdiagnozowano autyzm, analizowano przy pomocy rezonansu, robiąc badania, zresztą różne inne, także rozwojowe badania, analizowano, co się dzieje w procesie rozwoju tych dzieci i stwierdzono, że pewna jej grupa, właśnie ta, która została zdiagnozowana później, kilka lat później, około 3 lat później, jako dzieci z autyzmem, takim pełnoobjawowym, mające wszystkie trudności, to były dzieci, które miały zbyt duży mózg, tak możemy sobie w dużym uproszczeniu powiedzieć. I ta dynamika, taka rozregulowana dynamika wzrostu, jeżeli chodzi o mózg, począwszy od 4 miesiąca do mniej więcej, bo z tych badań, które potem się robi, one dotyczą coraz starszych dzieci, do mniej więcej 7 roku życia, to tu jest ta dysproporcja, nie została do tej pory wyjaśniona.
wyjaśniona, z czego to wynika, poza tym, że wiadomo, że w tych mózgach, mózgach osób z autyzmem, znowu nie dotyczy to pewnie wszystkich, dotyczy to jakiejś części tylko, w każdym razie tak wskazują badania, bardzo dużo jest połączeń międzykomórkowych i tutaj głównie jest ten problem związany z tym właśnie z jakby nadmiarem istoty białej w mózgu, aczkolwiek nie wyjaśniono do końca tego, jaka jest tego przyczyna. Jest bardzo ciekawa grupa badaczy, która co jakiś czas ogłasza takie różne nowości ze swoich badań i ostatnio podali, że oni są na dobrej drodze, żeby stwierdzić, jakie sieci genowe są odpowiedzialne za ten właśnie proces takiego rozregulowania wzrostu mózgu i jeżeli chodzi o nich, to zapowiadają, że za 2 lata będą możliwe testy genetyczne, które będą wykrywały autyzm w przypadku około 40%, ale nadal 40% osób, u których ten autyzm jest diagnozowany, bo to te osoby, u których takie 4 sieci tam testowali i twierdzą, że są na dobrej drodze, żeby potwierdzić, że to rzeczywiście z autyzmem się ściśle wiąże. Żeby ten wątek zakończyć, to jeszcze powiem Państwu tylko, że cała taka część badań, która dotyczy pomiarów ciała osób z autyzmem, nadal ma się dobrze i takie badania antropometryczne są prowadzone i one pokazują co pewien czas, znowu są jakieś odkrycia w tym obszarze, ale one dotyczą zazwyczaj relatywnie małej grupy osób z autyzmem, bynajmniej nie wszystkich, więc nie ma niczego takiego jak, nie wiem, pewien wygląd charakterystyczny dla człowieka z autyzmem. To, na co się zwraca uwagę w tych badaniach, dotyczy zresztą różnych spraw. Często mówi się o specyficznej budowie czoła, o takim wysokim, dużym czole, ale mówi się także o skróceniu środkowej części twarzy. Bardzo dużo szumu zrobiły dane, które wskazywały na to, że dzieci z autyzmem, zwłaszcza z takim ciężkim autyzmem, z ciężkimi postaciami autyzmu, mają spłycenie tej rynienki tutaj pod nosem. Znaczy szuka się takich różnych, oczywiście nie tylko po to, żeby stwierdzić no coś w wyglądzie człowieka, ale także, żeby potem poszukać, na jakim etapie rozwoju mogło dojść do tego, że tego rodzaju, no nazwijmy ją deformacja, chociaż nie jest to znowu wielka deformacja, się pojawiła i czy to może mieć jakiś związek z tym, co się poza tym działo w rozwoju tej osoby. O tych wczesnych symptomach teraz chciałabym Państwu kilka słów powiedzieć. Gdybyśmy się zdali na rodziców w tej sprawie, to mimo że wiedzy przybywa i rodzice coraz częściej się niepokoją tym, co się dzieje u bardzo małych dzieci, to jednak jest tak, że zaczynają odczuwać taki wyraźny niepokój rozwojem swojego dziecka z autyzmem w 2 roku jego życia. Najczęściej w 1. półroczu tego 2 roku życia, kiedy oczekują, że dziecko się będzie z nimi dobrze komunikować werbalnie. A ono nie dość, że tego nie robi często, bo wiele dzieci z autyzmem ma opóźniony rozwój językowy, nawet jeśli zaczynają mówić. A większość osób w tej chwili z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to osoby mówiące. Co więcej, jakoś tak mi to tutaj przeszło, chyba tak, że nie zwróciłam Państwa uwagi na to. W ogóle większość osób z autyzmem dzisiaj to są tak zwane osoby wysoko funkcjonujące, czyli osoby, których poziom rozwoju intelektualnego mieści się w granicach normy. To jest zupełne odwrócenie tego, z czym mieliśmy do czynienia na początku, kiedy Kanner zaczynał, bo on co prawda twierdził, że dobry potencjał intelektualny jest taką charakterystyką osób z autyzmem, ale jednocześnie u znakomitej większości tych osób przez bardzo, bardzo wiele lat diagnozowano także niepełnosprawność intelektualną. To było ponad 70%, no 3/4 to było osoby niepełnosprawne intelektualnie. Teraz mamy odwrócenie i mówimy o tym, że większość w populacji to są tych osób, to są osoby, które funkcjonują w granicach normy intelektualnej. To zupełnie zmienia sposób myślenia o tym, jakie są potrzeby osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak można im pomagać, o tym, że w każdej szkole może się znaleźć dziecko, które będzie potrzebowało takiej pomocy ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu i tak dalej. Macie Państwo tutaj taki rysunek tych samochodzików poustawianych, który pokazuje, że poza komunikowaniem, poza tym, że rodzice czasami czują, że w tym kontakcie z dzieckiem no, czegoś brakuje, coś przebiega inaczej, zwłaszcza jeśli mają starsze dziecko, to zwracają na to uwagę, że coś jest jakiegoś takiego nietypowego, to jeszcze także niepokoi ich zabawa dziecka. A ta zabawa często jest taka właśnie powtarzalna, schematyczna, taka oparta często właśnie na porządkowaniu jakichś rzeczy. No w internecie można znaleźć mnóstwo zdjęć zamieszczanych przez rodziców. No niektóre są naprawdę takie chwytające za serce. Śpiące dziecko z autyzmem, a na poduszce poustawiane tak szeregami jakieś jego zabawki, z którymi wieczorem się położyło do łóżka. A tutaj te samochodziki też mają symbolizować to, jak to wygląda. Tutaj jeszcze taki
też zdjęcie, które dostarczyła mi mama chłopca z autyzmem, pokazuje ono, czym się zajmuje jej dziecko, kiedy mama coś w kuchni gotuje, no a ono jest tam przy niej, oczywiście ma różne zabawki, żeby się nimi zająć, ale jego ulubiona zabawa to jest położenie swojego krzesełka i układanie widelców, łyżek w jakiś swój, tylko określony sposób i może przy tym spędzić mnóstwo czasu. I mówię Państwu o tym dlatego, żeby też zwrócić uwagę, że no dla rodzica ten rodzaj zachowania dziecka może być taki niepokojący, ale stosunkowo późno ten rodzaj niepokoju może powstawać. Dzisiaj mówimy o tym, że wczesna diagnoza autyzmu to jest diagnoza w drugim półroczu drugiego roku życia, czyli właściwie, że począwszy od 18 miesiąca życia dziecka, możemy ten autyzm w miarę trafnie i w miarę rzetelnie diagnozować. Co to znaczy w miarę trafnie i rzetelnie? To znaczy, że jeśli się rok później będziemy przyglądali dziecku, to prawdopodobnie ta diagnoza zostanie podtrzymana, że nie stanie się tak, że u 18-miesięcznego będzie nas bardzo wiele rzeczy niepokoiło i diagnoza zostanie już postawiona, a potem się okaże, że ono się jednak rozwija zupełnie typowo. Tak się oczywiście zdarza. Zdarza się tak pewnie dzięki oddziaływaniom, o których też jeszcze może kilka słów będziemy mieli okazję sobie powiedzieć, ale czasami być może w toku rozwoju mamy do czynienia z taką właśnie jakąś nieharmonijnością i zmienną dynamiką, nietypową dynamiką, ale u większości dzieci te symptomy jednak się utrzymają. No i teraz właśnie, co może niepokoić, bo to, myślę, będzie pokazywało też taką istotę początków, jeżeli chodzi o relacje społeczne i o to, jak wcześnie dziecko z autyzmem ma pewne trudności w tym obszarze, które jeżeli nie zostaną jakoś skompensowana, strasznie trudno się je kompensuje, to będą miały swoje potem dalej konsekwencje. To, co, od czego tutaj chcę zacząć, to tak zwane prediagnostyczne sygnały, które występują w pierwszym półroczu życia u wielu dzieci, trudno powiedzieć, czy u wszystkich, bo przecież nie mamy dostępu do tego rodzaju danych, ale na dodatek jeszcze zobaczcie Państwo, że to są takie bardzo trudne tak naprawdę często do takiego uchwycenia problemy. Pierwszy z nich, brak zainteresowania ludzką twarzą, typowe dla osoby, dla typowo rozwijającego się dziecka jest to, że takim najbardziej interesującym obiektem, bardzo ważnym obiektem w jego otoczeniu będzie inny człowiek. To jest coś, co właściwie jest widoczne w rozwoju, w zachowaniu dziecka od bardzo wczesnego okresu. Wręcz są takie badania na noworodkach robione w pierwszych godzinach po urodzeniu, na noworodkach w dobrej formie fizycznej, które pokazują, że bodźce społeczne mają dla tych dzieci na tak zwany wysoki priorytet uwagowy. To znaczy, że uwaga dziecka jest kierowana w stronę głosu ludzkiego, że pojawienie się jakiejś osoby, no noworodek wydaje się tak niedoskonale jeszcze ten świat w sensie percepcyjnym spostrzega, a jednak już takie sygnały mają dla niego znaczenie szczególne. Wydaje się, że to jest bardzo przystosowawcze, że pewnie gdzieś to jest jakiś efekt jakiejś ewolucji człowieka, ale to, co jest w tym wypadku dla nas takie bardzo ważne, to to, że mówi się o tym, iż dzieci zagrożone autyzmem, to te dzieci, których ludzka twarz nie interesuje. One nie patrzą, nie przyglądają się jej, nie śledzą wyrazu twarzy innej osoby, w związku z czym, mamy punkt drugi, nie rozumieją pewnie emocji, nie odbierają ich być może tak samo i brakuje czegoś, co się określa synchronią emocjonalną, czyli po prostu takiego dostrojenia się emocjami. Jak uśmiechamy się do małego dziecka, to ono nam tym uśmiechem od pewnego momentu swojego rozwoju, ale dosyć wcześnie odpowiada. Jeżeli mamy jakąś minę, nie wiem, smutną czy złą, to dziecko reaguje pewnym dyskomfortem emocjonalnym, tak? Ono się nie śmieje, ono też ma minę, która pokazuje przynajmniej tyle, że jest niepewne w tej sytuacji. Jest taki bardzo ciekawy sposób badania tych małych dzieci. U dzieci czteromiesięcznych przeprowadza się badanie w tak zwanym paradygmacie kamiennej twarzy. To wygląda w ten sposób, że opiekuna dziecka, no często to jest matka lub ojciec, najczęściej prosi się o to, żeby przez chwilę, około minuty, zastygł, jakby nie pokazując swoją twarzą na twarzy żadnych emocji. Miał taką twarz bez wyrazu. Okazuje się, że to jest absolutnie wystarczający czas, żeby dziecko, które rozwija się typowo, poważnie się tym zaniepokoiło w wieku 4 miesięcy. Coś mu nie gra i wyraźnie widać, że mu ta sytuacja nie odpowiada. Niektóre płaczą, niektóre się kręcą, niektóre po prostu odwracają głowę, ale w każdym razie wyraźnie widać, że to odbierają ten sygnał. Jeżeli dziecko nie reaguje na tę zmianę mimiczną, bo najpierw rodzic jest w kontakcie z nim, potem odwraca na chwilę głowę i potem wraca z taką kamienną twarzą. Jeżeli dziecko na to nie reaguje, to się okazuje, są takie dane pokazujące, że w wieku 12 miesięcy, 18 miesięcy u tych dzieci można stwierdzić już
bardziej konkretne trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. One dotyczą tworzenia wspólnego pola uwagi, o którym za chwileczkę Państwu powiem, a potem trudności w rozwoju językowym, w mówieniu, czy jakby ma to swoje konsekwencje. No, byłby to taki prediagnostyczny jakiś sygnał. Ta niższa wrażliwość na bodźce społeczne, o tym już wspominałam. Tutaj popatrzcie Państwo, tu też jest, myślę, bardzo taki interesujący wątek, który zresztą jest coraz częściej śledzony dzięki temu, że w tej chwili badania przy użyciu takiej aparatury eye trackingowej, czyli pozwalającej na to, żeby śledzić kierunek patrzenia osoby, którą się bada, są bardzo różne już w tej chwili aparaty umożliwiające rzeczywiście robienie tych badań w bardzo różnych warunkach i okazuje się, że dzieci, które są zagrożone autyzmem, które podejrzewane są o autyzm, na czym innym koncentrują wzrok wtedy, kiedy patrzą na twarz innej osoby. To dotyczy nie tylko dzieci z autyzmem, nie tylko malutkich dzieci z autyzmem, dotyczy to starszych osób. Robione są badania na bardzo różnych grupach wiekowych, począwszy od rodzeństwa tego z dużym poziomem ryzyka, mającego rodzeństwo z autyzmem, poprzez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, aż po dorosłych. I zwróćcie Państwo uwagę, jak to wygląda znowu tutaj po tej lewej stronie. Ta niebieska, taka duża kropka, to jest obszar, w którym dziecko, które widzimy po lewej stronie, dziecko rozwijające się prawidłowo, dziecko 12-miesięczne, umieszczone w foteliku naprzeciwko dużego ekranu, na którym pokazuje się film z twarzą jego mamy, która do niego coś mówi i tak to jest ustawione, że patrzy prosto w to miejsce, w którym jest dziecko. Dziecko wyraźnie zadowolone, prawda? Widać, że się uśmiecha. I gdzie koncentruje wzrok przede wszystkim? W rejonie jej oczu. A zobaczcie Państwo, jak to wygląda w przypadku dziecka znowu 12-miesięcznego, ale z takimi różnymi sygnałami świadczącymi o tym, że rozwój społeczny może nie przebiegać dobrze. Dziecko koncentruje swój wzrok na tym, co się w twarzy rusza, a ruszają się tam przede wszystkim usta, którymi mama mówi. I kiedy się robi takie filmy, pokazuje się filmy osobom dorosłym, czy nastolatkom, wysoko funkcjonującym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to widać, że oglądanie filmu jest zupełnie przebiega inaczej niż wtedy, gdy ogląda typowo rozwijający się nastolatek. Taki przykład mogę Państwu podać. Często są wybierane takie sekwencje z jakichś takich, nie wiem, oper mydlanych, tak, jakichś tego rodzaju filmów, bo tam ciągle ludzie ze sobą rozmawiają, prawda? Jeszcze dużo gestykulują i bez przerwy coś mówią. I kiedy się analizuje, na co patrzy osoba z autyzmem, to się okazuje, że na przykład może patrzeć na stopy człowieka, który chodzi, chodzi, tak, po jakimś pomieszczeniu tam, gdzie to jest nagrywane, mimo że z tego właściwie nic nie wynika dla zrozumienia, o co w tym filmie chodzi. Natomiast bardzo niewiele czasu poświęca oczom i wyrazowi oczu. A jeśli się Państwo nad tym zastanowicie, no to myślę, że dla wszystkich nas będzie oczywiste, że wyraz oczu jest ogromnie dużo nam informacji dostarcza, prawda? Jest takim bardzo ważnym kanałem komunikowania się i zdolność odczytywania tych informacji wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Jeśli osoba z autyzmem nie patrzy, no będąc tym małym dzieckiem, nie patrzy w rejon oczu, to poza tym, że być może świadczy to o tym, że mamy tu do czynienia z jakąś trudnością, polegającą na zdolności jakby wychwycenia tego bodźca, jego znaczenia, to z całą pewnością ma też znacznie mniej okazji do tego, żeby się czegoś o tym wyrazie oczu dowiadywać, prawda? Więc tworzy się pewne zamknięte koło, które może zostać w jakimś stopniu skompensowane, przerwane właśnie przez oddziaływanie w ramach wczesnej interwencji. I teraz jeszcze o jednym takim wczesnym wskaźniku, to jest znowu długa lista, ale ja na jeden tylko chcę Państwa uwagę zwrócić. U małych dzieci, no mówi się o tym, że począwszy od nawet 6 miesiąca życia, to jest jakiś wskaźnik, przy czym absolutnie nie wolno nam nigdy go traktować jako takiego jednego wystarczającego, jak dziecko ma z tym problem, to znaczy, że ma autyzm. To jest reakcja na własne imię. I tutaj jest znowu cały szereg takich prac, które pokazują, że u 6, 8, 10, 12-miesięcznych dzieci to jest bardzo dobry wskaźnik, taki prediagnostyczny, diagnostyczny, jakiś ostrzegawczy, mówi się o czerwonych flagach autyzmu, tak, o takich sygnałach, które mogą nas niepokoić. A wygląda cała sytuacja w ten sposób. Dziecku daje się coś interesującego, no w tym wypadku znowu mamy do czynienia z dziećmi 12-miesięcznymi, ale mogłyby być młodsze, bo począwszy od 6-miesięcznego zaczynają dzieci bardzo już wyraźnie reagować na swoje imię. Nie musi być imię, może być no, cokolwiek, sposób, w jaki się do nich zwraca otoczenie, prawda, ten jakiś powtarzające się słowo. Dziecko
dziecko dostaje coś do zabawy, ono jest tym zaabsorbowane, a w tym momencie diagnosta staje tak nieco z boku, z tyłu, żeby nie być tutaj tak bezpośrednio w polu widzenia dziecka i żeby ono się musiało wręcz odwrócić w jego stronę i woła je po imieniu. W przypadku dzieci, które rozwijają się typowo, zazwyczaj jest to tak silny bodziec, tak ważny dla dziecka, tak w sensie tego właśnie znaczenia dla uwagi istotne, że następuje natychmiastowa reakcja. W przypadku dziecka zagrożonego, podejrzanego autyzmem, zagrożonego autyzmem, zazwyczaj ta reakcja też następuje, ale z bardzo dużym opóźnieniem, po wielokrotnym zawołaniu dziecka. Z tego zresztą płynie bardzo interesująca informacja, że być może w autyzmie taką ogromną komponentą, bardzo ważną, są problemy uwagowe. I o tym się rzeczywiście bardzo dużo mówi, zresztą gdzieś stawiając jakiś, próbując powiązać autyzm z na przykład zaburzeniami właśnie w rodzaju ADHD, chociaż jest bardzo wiele różnic między nimi. Właśnie po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie chodzi o to, że taka utrudnione reagowanie na bodźce społeczne jakoś się wiąże z jakimiś zaburzeniami uwagi i że być może treningi uwagi mogą być pomocne. Próbuje się to zresztą robić. W tej chwili są takie badania, w których wobec małych dzieci, wobec niemowląt stosowane są treningi uwagi. I tutaj wspomniałam Państwu już o tym tworzeniu wspólnego pola uwagi. To ostatni już z takich elementów, o których chciałabym wspomnieć, jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci. Około 8 miesiąca życia zaczyna się już tak bardzo wyraźnie dla otoczenia ujawniać coś, co pozwala nam stwierdzić, że dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że inna osoba no, może na coś patrzeć, może coś oglądać, że można jakoś tą jej uwagą zamanipulować. Ten początkiem u 8-miesięcznego dziecka jest pokazywanie palcem. I tutaj wszyscy Państwo, którzy mieli okazję obserwować małe dzieci, wiedzą z całą pewnością, że bywa to ulubiona forma aktywności dziecka w okolicy właśnie tego 8 miesiąca, które bez przerwy wyciąga palec i ciągle coś komuś pokazuje. I jest to pierwszy krok do tego, żeby doszło do rozwinięcia takiej ważnej bardzo zdolności, jak się okazuje fundamentalnej z punktu widzenia rozwoju mowy i także w rozwoju społecznym ogromnie ważnej, jaką jest tworzenie wspólnego pola uwagi. Co to znaczy? Jeżeli dwie osoby ze sobą rozmawiają, to żeby mogły rozmawiać, to muszą mieć jakiś obiekt we wspólnym polu uwagi, czyli każda z nich musi o tym obiekcie myśleć, prawda? To może być konkretna rzecz, to może być zabawka wtedy, kiedy bawimy się z dzieckiem, to może być abstrakcyjna jakaś zupełnie idea, koncepcja, kiedy rozmawiamy ze sobą, ale to musi być coś, co każdy z rozmówców ma w swoim polu uwagi. To tworzenie wspólnego pola uwagi tutaj bardzo ładnie jest pokazane w tej sekwencji zdjęć na dole, może spójrzcie Państwo. Dziecko, które patrzy na zabawkę, taka zabawka, która nagle podskakuje i wydaje jakieś tam odgłosy i w tym momencie przenosi wzrok na osobę, która mu to pokazała, tak jakby chciało sprawdzić, co to ty myślisz, o popatrz, widzisz to też, po czym znowu wraca wzrokiem do tej zabawki. Ta cała tak zwana triadyczna sekwencja jest bardzo dobrym wskaźnikiem, że rozwój społeczny dziecka przebiega prawidłowo. Nie chcę powiedzieć, że to już tak odhacza zupełnie wszystkie problemy, ale to jest naprawdę bardzo uspokajające, jeżeli dziecko tego rodzaju zachowania prezentuje. Ja tu pominę może, dobrze, żeby już nie, bo rozgadałam się troszkę o tych wczesnych symptomach, żeby tylko powiem Państwu, że są takie przesiewowe badania, do których zresztą bardzo gorąco zapraszamy. Ja zachęcam do kontaktu ze mną, chociażby mailowego. Gdybyście Państwo mieli ochotę przekazać komuś taką informację, to prowadzimy badania nad dziećmi 12-miesięcznymi, będziemy prowadzić nad dziećmi 9-letnimi, czyli takimi wysoko funkcjonującymi w szkołach przesiewowe, gdzie duże grupy dzieci, ponad 1000 będą badane właśnie pod kątem tych wczesnych trudności, bądź też trudności wczesnych w sensie no nie takich bardzo, jeżeli mówimy o 9-letnim dziecku, ale takich, które w szkole się ujawniają, no często dopiero właśnie na tym etapie rozwoju. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do ostatniego wątku, o którym chciałam Państwu powiedzieć, czyli właśnie o tych cechach autystycznych w populacji ogólnej. Zacznijmy od tego może, że przypomnę jeszcze raz, że do takich wśród grup ryzyka, które są zagrożone autyzmem w sposób szczególny, jest rodzeństwo. O tym już Państwu wspominałam przed chwilą. Jest cała masa innych grup jeszcze, które byśmy mogli tutaj próbować omawiać, ale dla nas w tym momencie najważniejsze jest, że taka grupa osób,
które nas interesują z punktu widzenia trudności charakterystycznych dla autyzmu, zaczyna być rozszerzona o braci czy siostry, no głównie braci, nie, tego nie wspomniałam również, w tej populacji jest ogromna dysproporcja, jeżeli chodzi o liczbę chłopców, która czterokrotnie mniej więcej, pięciokrotnie więcej jest chłopców z zaburzeniami spektrum autyzmu. Mówi się o tym, że płeć żeńska odgrywa taką ochronną rolę, jeżeli chodzi o zaburzenia rozwojowe, różne zresztą, ale jeżeli chodzi o autyzm także, w sensie rozpoznania mechanizmów myślę, że wiele tutaj jeszcze nie wiadomo i raczej na statystykach się opieramy, które zresztą są bardzo krytykowane, bo mówi się też o tym, że być może chodzi o to, że u dziewczynek jest nam trudniej te zaburzenia diagnozować. Ja jeszcze, jak pozwolicie Państwo, to na moment do tego wątku później wrócę. No i teraz właśnie, rodzeństwo. Jest taka koncepcja, która mówi o tym, właśnie nawet trudno powiedzieć, że jedna koncepcja, cała grupa koncepcji, która mówi o tym, że możemy znaleźć pewne charakterystyki typowe dla autyzmu, pewne elementy autyzmu, to ta triada, o której Państwu opowiadałam, czy jakieś wybrane jej części, także u najbliższych krewnych osób z autyzmem i że ma być to spowodowane pewnym istnieniem pewnych czynników genetycznych, które mogą predysponować człowieka do tego, żeby w jakiś określony sposób, w jakimś określonym obszarze funkcjonować. To wcale nie znaczy, że rodzeństwo czy rodzice mają autyzm. Absolutnie nie. To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że u pewnej grupy tych osób, bo znowu nie u wszystkich, można takie cechy stwierdzić. I tutaj powstało takie określenie, lżejszy wariant autyzmu, które jednak po pewnym czasie zostało skrytykowane jako takie stygmatyzujące, no bo w tym momencie mówimy, że tak naprawdę ci krewni również mają autyzm, tak? Jakiś autyzm, no lżejszy wariant, ale autyzm. Autyzm to było, nie było, jest zaburzenie. Wprowadzono więc inne określenie, które de facto znaczy to samo, aczkolwiek jego znaczenie się bardzo rozwinęło i także rozciągnęło poza rodziny, tak zwany szerszy fenotyp autyzmu. Ten BAP tutaj w skrócie za chwileczkę się Państwu to pojawi i może właśnie o tym teraz porozmawiajmy przez moment. Co to jest szerszy fenotyp autyzmu? No takie cechy fenotypowe, takie cechy widoczne w zachowaniu, w funkcjonowaniu, ale także w procesach poznawczych, które przypominają pewne elementy charakterystyczne dla autyzmu. No nie da się ukryć, że tu raczej się mówi o trudnościach i o problemach niż o wybitnych zdolnościach, chociaż o nich też by pewnie można mówić. One jakoś nie stały się na razie elementem badań, jeżeli chodzi o ten szerszy fenotyp, pewnie powinny także, jeżeli chodzi o krewnych zwłaszcza, że te pewne cechy występują częściej u krewnych, ale nie tylko u rodzeństwa i rodziców dzieci z autyzmem. Szuka się ich także u nieco dalszych krewnych, szuka się u ciotek, wujów, u dziadków dziecka, a po pewnym czasie zaczęto mówić także o tym, że one w ogóle mogą występować w populacji ogólnej. I tutaj wracamy do tematu naszego dzisiejszego wystąpienia, tego dzisiejszego mojego wystąpienia wprost, mianowicie, że tak naprawdę mamy do czynienia z pewnymi cechami, które są obecne u wielu osób w populacji, w ogóle nie powodując tego, że te osoby zostają zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, bo nasilenie tych charakterystyk nie jest u nich takie, żeby utrudniać im życie i przystosowanie w jakimś bardzo dużym stopniu. I popatrzcie Państwo, jakie tu są grupy, to absolutnie nie jest wszystko wypisane, można by znacznie więcej. To są przede wszystkim charakterystyki poznawcze. No ja tutaj niestety wpisałam kilka takich terminów, które pewnie niespecjalnie blisko brzmią dla tych osób, które nie interesowały się jakoś głębiej zagadnieniami związanymi z autyzmem, więc może tak bardzo krótko. No tutaj się mówi przede wszystkim o trudnościach w rozwoju językowym, o opóźnionym rozwoju językowym, o empatii mniejszej nieco niż u osób, które tak zupełnie typowo funkcjonują w tym zakresie akurat. Mówi się tutaj o trudnościach z funkcjami wykonawczymi. To są takie funkcje tak zwane zarządcze czy kontrolne, takie funkcje, które kontrolują nasze zachowanie w takim bardzo ogólnym znaczeniu. To są te funkcje, dzięki którym my potrafimy założyć sobie pewien plan i go wykonać. Przy czym plan jest rozumiany tu bardzo szeroko. Plan w znaczeniu takim, że no znamy, wiemy, jak możemy całe sekwencje czynności wykonać, które mają nas doprowadzić do jakiegoś określonego, założonego rezultatu. Więc w tych funkcjach wykonawczych też się stwierdza pewne problemy właśnie u osób, które przejawiają cechy szerszego fenotypu autyzmu. Centralna koherencja to jest z kolei taka zdolność do tego, żeby od
odczytać informacje w kontekście, żeby nadać jej jakieś znaczenie dzięki temu, że kontekst się rozumie, a nie traktować ją jako coś takiego, co zawsze znaczy to samo, niezależnie od tego, w jakim kontekście się pokazuje. I to znowu, no to też pewnie troszkę to uprościłam, ale myślę, że to najważniejszy element, jeżeli chodzi o centralną koherencję. I także u osób, które mają cechy szerszego fenotypu, podkreślam, to nie są bynajmniej tylko osoby z autyzmem, czy też osoby z nimi spokrewnione, takie cechy mogą występować. Druga grupa to są różne charakterystyki osobowościowe. Tymi w naszych badaniach się także zajmowaliśmy niedawno i muszę powiedzieć, że to jest cała masa charakterystyk, które wiążą się z tym, że no właśnie, to zresztą chyba wszyscy się do tego zgodzimy, my się przecież różnimy. Jeżeli chodzi o stopień naszej nieśmiałości bądź pewności siebie, o dążenie do kontaktów z innymi, no mówimy, że są wśród nas ekstrawertycy, introwertycy, prawda? Tacy, którzy wolą z innymi albo wolą sami. Tym, że preferujemy bycie z innymi albo preferujemy samotność. Tym, że mamy taką czasami wręcz obsesyjną tendencję do tego, czy zamiłowanie do porządku, prawda, do takiego jakiegoś stałego przestrzegania jakiegoś, jakichś zasad, schematów w swoim funkcjonowaniu, albo wcale nie. Więc pewne z tych cech mogą być również elementami szerszego fenotypu autyzmu. No i trzecia grupa, może najmniej taka poznana i najmniejsza tu jest zgodność, to są zaburzenia już takie o charakterze psychiatrycznym, do których także osoby z szerszym fenotypem autyzmu mają większe tendencje, to są większe tendencje do depresji. Są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że na przykład w rodzinach dzieci z autyzmem ten procent osób cierpiących z powodu depresji wśród ich krewnych jest wyższy niż w innych rodzinach i przez bardzo wiele lat uważano, że jedyne tłumaczenie, jedyna interpretacja jest taka, że sytuacja życiowa jest obciążająca, bardzo obciążająca i z całą pewnością to jest jedno z możliwych wyjaśnień, być może najważniejsze, ale kiedy się przyjrzano bliżej historii życia, to okazało się, że wiele z tych osób, wielu z rodziców miało na swoim koncie incydenty depresji, zanim jeszcze pojawiło się w domu dziecko z autyzmem, więc być może jest coś takiego, jak pewna zwiększona tendencja do depresyjności, czy to zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. No i teraz proszę Państwa, teraz jeszcze taka ważna rzecz, która na koniec już nam została. Cechy autystyczne w tej ogólnej populacji rozumiane jako pewien rodzaj zdolności w ogóle, a nie już takich, no te przed chwilą jednak wiązały się z jakąś ciągle stygmatyzacją, a tu teraz powiemy o zdolnościach. Dwa rodzaje tych cech wyodrębnił bardzo znany badacz autyzmu z Wielkiej Brytanii, Simon Baron Cohen, który mówi o tym, że ludzie różnią się między sobą, między innymi ze względu na rozwój, poziom rozwoju w zakresie dwóch zupełnie różnych i w inny sposób, w sensie takiego zawiadowania przez mózg rozwijających się rodzajów zdolności. Po pierwsze są to zdolności do empatyzowania i zdolności do empatyzowania to jest taka zdolność do rozumienia tego, co dzieje się w umyśle na innej osoby, prawda? Do rozumienia tego, co ten człowiek przeżywa, rozumienia jego emocji, odczuwania tych emocji, to taka empatia emocjonalna, ale też rozumienia, co się dzieje, dlaczego ta osoba jest smutna, no i takiego rozumienia, co można by zrobić, żeby jej pomóc na przykład. I to jest pierwszy rodzaj zdolności, a drugi rodzaj zdolności to są zdolności do systemizowania. To są z kolei takie zdolności poznawcze do porządkowania wiedzy, porządkowania informacji, do układania ich tak, jakby to były pewne systemy, które się rządzą jasnymi regułami. Tak jak wiele można powiedzieć, że tego rodzaju systemy no, w różnych obszarach naszego życia istnieją. No, takim systemem będzie, nie wiem, rozkład jazdy jakichś pojazdów, tak? To mogą być pociągi, mogą być samoloty. Różnego rodzaju systemy klasyfikacji, czy to w biologii, czy w jakichś innych dziedzinach, będą miały taki właśnie charakter. Nie wiem, układ okresowy pierwiastków w chemii będzie właśnie takim systemem. Jak się go zrozumie, jak się zrozumie zasady, to jest się w stanie bardzo wiele powiedzieć o każdym jego elemencie. To są zdolności do systemizowania. No i Baron Cohen przeprowadził badania, te badania pierwsze były w 2001 roku, ale od tamtego czasu są dziesiątki badań w tym obszarze, które pokazują, że jest taki specyficzny rozkład tego rodzaju zdolności. Popatrzcie Państwo, ten pierwszy wykres pokazuje zdolności do empatyzowania i okazuje się, że najniższe zdolności do empatyzowania, czyli do tego właśnie takiego odczuwania, odczytywania emocji, przejawiają osoby z autyzmem,
a następnie mężczyźni, zdrowi mężczyźni z populacji ogólnej, a najlepsze w tym są kobiety. Jak się robi badania dotyczące tego, co myślą, co czują bohaterowie różnych historii i takie wnioskowanie właśnie, co się może dziać z tymi osobami, no to się okazuje, że kobiety są w tym lepsze od mężczyzn, a mężczyźni są nadal jeszcze lepsi od osób z autyzmem. Ale sytuacja się totalnie zmienia, kiedy weźmiemy pod uwagę zdolności do systemizowania, czyli takiego rozumienia jak systemu czegoś. Okazuje się wówczas, że jest dokładnie odwrotnie. Kobiety niestety radzą sobie z tym najgorzej. Zresztą można to do pewnego stopnia zaobserwować chociażby w tym, jak niewiele, czy jak duża dysproporcja, może tak by trzeba byłoby powiedzieć, jest w takich dziedzinach nauki jak na przykład fizyka. Bo Baron Cohen mówi o tym, że zdolności do systemizowania są takie zdolności, które można by nazwać taką naiwną fizyką i to rzeczywiście tak badał, że takie zadania na jakby przewidywanie, co się będzie działo na przykład z jakimiś ciałami fizycznymi w jakiejś określonej sytuacji i się okazywało wówczas, że kobiety radziły sobie z tym fatalnie, nie wszystkie, tak, bo tutaj oczywiście są różnice między nami w poziomie zdolności jakieś indywidualne. Mężczyźni radzili sobie znacznie lepiej, ale najlepiej radziły sobie osoby z autyzmem, które tak jakby intuicyjnie wręcz rozumiały te zasady i to jest myślę także taka wiedza, którą warto brać pod uwagę, kiedy się o autyzmie myśli, o tych cechach autystycznych w populacji. Tutaj jeszcze, żeby tylko Państwu pokazać takie narzędzia, które się w tych badaniach wykorzystuje. Tam, gdzie się bada empatyzowanie, pokazuje się często właśnie test taki, na którym chodzi o to, żeby odczytać wyraz oczu. My w Polsce też mamy taki swój test, bardzo trudny test. Jak się tak 30 takich oczu obejrzy, par oczu, to naprawdę można się w bardzo wielu momentach pomylić, ale są normy dla wieku, prawda, dla płci, no i można sprawdzić, czy człowiek wypada tak, jak większość osób w jego sytuacji, czy też nie. Trzeba odczytać, jaki jest wyraz oczu. Na górze powiedzielibyście Państwo, że to są oczy jakie. Tam tak, radosne, wesołe, prawda? Można powiedzieć rozbawione. Jak Państwo widzicie, są tutaj słowa napisane i osoby z autyzmem wybierają tylko jedną z tych etykiet, żeby nie nakładało się na to dodatkowe jeszcze taka trudność z tym, żeby no, dane słowo, prawda, określające jakieś emocje od razu z głowy gdzieś wyciągnąć. A na dole, no to są oczy wyraźnie widać smutnej osoby, tak? I no to były proste, takie najbardziej, już nie będę pokazywała bardziej skomplikowanych, uwierzcie mi Państwo na słowo, że są. A to jest drugi rodzaj zdolności do wykrywania ukrytych figur, które właśnie w przypadku osób o tym wysokim poziomie zdolności do systemizowania są też bardzo dobrze rozwinięte. No tutaj trzeba znaleźć ten trójkącik, chciałam już powiedzieć gdzie, w wózku, gdzie? No i niektórzy z Państwa już wiedzą, inni nie wiedzą, w budce, to już tak, w budce jest ten trójkąt tej samej wielkości, rzeczywiście tak wyglądający, no łatwiejszy jest chyba ten na dole, chociaż trzeba takiego dokonać specyficznego zabiegu, tak, trzeba jakby odwrócić, co jest figurą, a co jest tłem, bo w tym koniu, który przecież jest figurą, tak na pierwszy rzut oka, prawda, tak naprawdę on ma się stać tłem, bo ta figura to jest ta przestrzeń tutaj między biegunami, tak, jego nogami i brzuchem. Więc to są zdolności, które u osób o takich dobrych zdolnościach do systemizowania też są lepiej rozwinięte. I teraz proszę Państwa, jednak na koniec taki wykres z jednego z naszych badań. Zobaczcie Państwo, tutaj pokazane jest na nim, jak same się opisują osoby z autyzmem i osoby w populacji, tak z takiej próby z populacji ogólnej, to robiliśmy dużą próbę studentów, badaliśmy, no skoro jedna na 68 osób ma, no to mieliśmy duże szanse, że trafią się nam takie osoby, które będą przejawiały mocne nasilenie, duże nasilenie tych cech autystycznych i rzeczywiście były osoby o dosyć wysokiej wartości punktów. Jest taki kwestionariusz, nazywa się AQ i ten kwestionariusz tłumaczony na bardzo wiele języków, wypełnia się go samemu dla siebie, zresztą przy okazji obchodów Światowego Dnia Autyzmu, on często jest w postaci bardzo różnych aplikacji na różne urządzenia, w ogóle masowo udostępniany, można go sobie na komórkę ściągnąć albo jakoś tam inaczej sobie policzyć, jaki się ma wskaźnik autystyczności, tak? No skoro jest to cecha, jest to wymiar, wszyscy trochę mamy, to można obliczyć, gdzie my się znajdujemy. I zobaczcie Państwo, kiedy porównywaliśmy, przepraszam, podejdę do tego, bo nie wzięłam wskaźnika, to kolejne moje jakieś niedopatrzenie. Zobaczcie Państwo, tutaj są wartości punktowe, od 0 do 50 punktów, tak? Można w tym kwestionariuszu dostać. Na
te dwa wykresy, tak bardzo blisko jednak siebie idące po lewej stronie, to są wykresy kobiet i mężczyzn z tej ogólnej próby studentów. I możecie Państwo popatrzeć, że te punkty się u nich no jednak rozciągają od tam bliskich zeru, aż dochodzą do 40 punktów, tak? Na tym kwestionariuszu, gdzie 50 to znaczy, że ma się już bardzo nasilone cechy autystyczne, że na każde pytanie trzeba było odpowiedzieć zgodnie z kluczem wskazującym, że ma się takie cechy. Większość ma jednak nisko, gdzieś tutaj mieści się ta największa grupa, a tutaj macie Państwo po prawej stronie wykres dla osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i widzicie Państwo tak, no pierwsza rzecz jest taka, wyraźnie widać, że są to jednak przesunięte względem siebie, prawda, wykresy, czyli wyraźnie widać, że ta grupa jest jednak no jakoś inna, ale jednak są skrzydła w jednym i drugim przypadku, cała masa tych, którzy nigdy nie dostali diagnozy, bo my takich badaliśmy, tak? Nigdy nie dostali diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu, studiują, no radzą sobie lepiej czy gorzej, ale pewnie nie najgorzej. Wśród nich no masa ludzi, którzy jednak uzyskali całkiem wysokie wyniki w tym samoopisowym, dość rzetelnym narzędziu. A z drugiej strony cała masa osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, które same siebie oceniły jako osoby o relatywnie niskim nasileniu tych autystycznych cech. No tutaj to zawsze łatwo powiedzieć, no być może nie mają wglądu we wszystko, tak, pewne trudności, ale nie wydaje się to takim wyjaśnieniem, które byłoby w pełni satysfakcjonujące i dlatego chciałam Państwu tutaj jeszcze pokazać taki fragment z książki, która w tej chwili jest przygotowywana w języku polskim, ukaże się w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, która dobrze pokazuje, jak strasznie trudno jest tak naprawdę zdefiniować często ten rodzaj trudności, których doświadczają osoby z autyzmem. Tu najczęściej definiując autyzm mówimy o tym, że to jest zaburzenie odwzajemniania, czy też takiej zdolności do wzajemności. Wzajemności w sensie emocjonalnym, wzajemności w sensie poznawczego, odwzajemnienia czegoś, no, tworzenia czegoś wspólnego z inną osobą. I tutaj wypowiedź takiego właśnie młodego człowieka z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, który, no, jak często się zdarza w tej grupie, no, dokonuje jakichś bardzo takich naprawdę pogłębionych przemyśleń i rozmyślań nad tym, co tak naprawdę się kryje za tym słowem, no i mówi o tym, jak trudne jest dla niego, żeby uchwycić, na czym ta wzajemność właściwie miałaby polegać. I jeśli w tym momencie sobie wyobrazimy, jak wygląda terapia, jak wygląda wspieranie rozwoju tych osób, jak wyglądają zajęcia, które się nazywa treningami umiejętności społecznych, to uświadomimy sobie, jak bardzo często trudno uchwycić w nich osobie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to, co tak naprawdę decyduje o sukcesie w relacji z innym człowiekiem, tak? O takim naprawdę pełnym zrozumieniu tego, co się z tą osobą dzieje i pełną szansę się na komunikację. I pozwólcie Państwo, bo ja już teraz mam tutaj, dziękuję za uwagę, ale jeszcze wrócę dobrze na moment do jednego slajdu, z samego początku, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałam Państwu powiedzieć, o której nie wspomniałam wtedy, a jest tutaj link pewien, który chciałabym, o właśnie tutaj, chciałabym Państwa bardzo zachęcić do tego, żebyście Państwo zajrzeli na samym dole, wolontariat koleżeński, tylko oczywiście bez tych polskich znaków.pl. To jest taka akcja, którą od pewnego czasu prowadzi Stowarzyszenie Ukryty Potencjał, stowarzyszenie założone przez absolwentów mojego wydziału, też przepraszam, nie przedstawiłam się tak Państwu dokładnie, z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i nasi absolwenci, ale także studenci, którzy pracują w kole wspierania osób z autyzmem, działają nad takim właśnie programem, nad takim projektem, który naprawdę jest ogromnie interesujący. To jest taki pomysł, który zresztą w bardzo wielu krajach jest naprawdę dobrze rozwinięty, polegający na tym, że każdy z nas może jakoś próbować ułatwić życie osobom z autyzmem. Jeżeli ma czas i jeżeli ma chęci, to może na przykład wziąć udział w wolontariacie koleżeńskim. To może dotyczyć bardzo różnych grup osób w sensie wieku, w sensie zawodu, w sensie wszystkiego tak naprawdę. Można wejść w fajną relację, można się spotykać po prostu robiąc coś, co jest przyjemne dla obu stron. Dobierają się te osoby pod kątem swoich zainteresowań, często naprawdę bardzo fajnych. Są tam bardzo interesujące materiały na tej stronie. Bardzo Państwa zachęcam i od razu chciałabym też Państwu powiedzieć, że
taka grupa, na której szczególnie zależy organizatorom tego całego przedsięwzięcia, bo osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zgłosiło się już bardzo dużo. Nadal są zaproszone, to są osoby, które mogą być to osoby kilkunastoletnie, no także dorośli, młodzi dorośli także się zgłaszają, ale szczególnie zależy na tym, żeby zgłaszała się młodzież i dorośli, którzy nie mają zaburzeń ze spektrum autyzmu i nie mają tych trudności. Także takie osoby już się zgłosiły, mamy za sobą też pierwszą edycję, to stowarzyszenie fantastycznie ją w moim odczuciu przeprowadziło, no ale teraz także czekamy na takie osoby, więc gdybyście Państwo znali kogoś, znali jakiegoś młodego człowieka, który by chciał się sprawdzić w tego rodzaju doświadczeniu, to jestem absolutnie przekonana, że będzie to dla niego rozwijające, budujące i także bardzo ważne życiowo doświadczenie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.